Ja nie słucham. I nie zamierzam. Witold Żarowski kontra Rafał Jewtuch. To pierwszy mecz już fazy pucharowej. 1/8 finału konkretnie. Panowie rozegrają swój mecz na dystansie lepszy z 5. No, był tutaj wywoływany przez praktycznie cały dzień Rafał Jewtuch, żeby pojawił się na stole telewizyjnym. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. No, można oczekiwać, że będzie to mocno jednostronny pojedynek, ale przecież wcale nie musi tak być. Absolutnie nie można Witka tutaj z góry skazywać na pożarcie. Zobaczymy, co przyniesie nam to spotkanie. Bardzo serdecznie zapraszam, bez komentarza, z moim akompaniamentem, jak i Bartka Łutkowskiego, wejdziemy jutro od półfinału. Ale na razie przed nami jeszcze dzisiejsze emocje. Więc oby było ich jak najwięcej. Ostatnie sekundy prawdopodobnie rozgrzewki. Coś nie leży tak jeszcze. Oby to się nie przełożyło na dyspozycję już turniejową. Sporo było tych prób. W końcu się udało. Za chwilę będzie pewnie można już rozpocząć spotkanie. Albo jeszcze raz. Tak, żeby się upewnić, że wszystko dobrze już gra i kij jest odpowiednio wyprowadzany. Troszkę przeciągnęła nam się faza grupowa. Jacek Wrzosy z Grzegorzem na koniecznym. Ten drugi wygrał to długie spotkanie wynikiem 2-1, ale to z kolei spowodowało, że inni zawodnicy byli co nieco odsunięci od stołu. I teraz trzeba od początku się troszeczkę niejako dogrzać.
Thank you.
Dobra.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja od razu do gry.
Thank you.
wcale piękna. Dobra. No. Twoja dupa piękniejsza niż ten, że na do ciebie. A, bo najpierw. Ale przepraszam. Mimo późnej pory i meczu piłki nożnej, dzięki, że dalej z nami jesteście. Ja obstawiałem szybki mecz, że tutaj raczej chłopaki nie będą zamawiać, mówiąc tak może nie do końca elegancko. A okazuje się, że ten mecz nabiera kolorytu i prawdopodobnie jeszcze nam troszeczkę potrwa. Ale być może doczekamy się tych największych emocji, jeżeli by tutaj się zrobił deciderek. Na pewno do takiego scenariusza będzie Witek chciał doprowadzić.
grupę ludzi, które... No to co, dobrnęliśmy do końca dnia dzisiejszego. Ostatecznie Rafał Jewtuch pieczętuje swoje zwycięstwo z Witkiem Żarowskim i to on melduje się w dalszej fazie turnieju. I zapraszamy wszystkich Państwa na godzinę 10:00. Dokładnie tak, jutro od samego rana panowie zaczną. No to co, dobrego wieczoru, dzięki, że byliście z nami i do miłego zobaczenia, a także do usłyszenia. Hej!